Cześć, ja jestem Cydy i witam was w trzecim odcinku serii Zagrajmy w Bloodborne. Pierwszy boss za nami, zobaczymy jak będzie szło nam dalej. Zobaczmy, czy możemy już wejść do... Nie możemy wejść cały czas do świata drugiego. Więc co, wrócimy sobie do naszej pierwszej lokacji, tak? Do lokacji, w której byliśmy i... Postaramy się, myślę, zwiedzić kanały w tej chwili i nauczyć się grać w tą grę. O. Wielki most, który chyba donikąd nie prowadzi właściwie. Tak gram po prostu i nic nie poradzę na swoje lamienie. Zobaczmy, jak sprawa wygląda tutaj. Z tą bramą nic nie zrobię, te drzwi są zamknięte niestety. Nie mogę ich raczej rozwalić w żaden sposób. Mamy piękne widoki. To jest fantastyczne w Dark Soulsach zawsze, czy Demon Soulsach, że wszystkie te lokacje, w których byliśmy, widać, czy do których pójdziemy i... No, że to jest jedno wielkie żyjące, znaczy żyjące, no korelujące, tak łączące się ze sobą miasto. To są takie różne połączenia i tak dalej, widać różne miejsca z innych miejsc, no to jest po prostu świetne. To jest po prostu genialne. No cześć. Chcę cię zabić. Jeszcze jakiś syf na mnie tu wyleciał przez ciebie. No i co zrobiłeś? Co zrobiłeś, co? I teraz się cieszy, teraz wchodzi, jak już przyjaciele mnie obili. A, nie trafiło, co? Uciek! Unik. Dobra. No nie wyszło. Ale już nasz przyjaciel powinien zaraz zginąć na szczęście, więc... Nie musimy się raczej martwić. O! O! Trafiony nawet. Ile duszek zostawisz? Dwie fiolki, dziękuję. I 150 dusz. Zaraz będzie nas stać na ulepszenie. Spróbujmy rozwalić was. Dobra. No nie wyszło niestety. A, muszę... No zjedli. Fajnie, super zabawa. No was to chyba nie boli za bardzo, co? To ja może cofnę. Jakbyście tak odpuścili sobie walkę ze mną. Lecę. Spadam. Ej, nie chcecie ze mną walczyć, koledzy. No. Nie. Nie chcecie tego. No. Nie. Dobra. Raz. No tak będę się chyba z nim bawił. On nie może przejść dalej, więc... Jestem świadom, że gram jak gówno. No, lalko. O, witaj. Bardzo dobrze. Lecimy w siłkę. Zostało nam 800. Czy opłaca się coś kupić za to? Myślę, że nie. Myślę, że nawet nie ma sensu nic kupować za to. Zobaczę jeszcze, czy dziadzia wrócił. Nie ma dziadzi. Dlaczego nie ma dziadzi tu? Co? Dlaczego nie ma naszego... No, mędrca, tak? W końcu. No, nie ma sensu co tu zwiedzać, chyba w tej chwili nic tu nie ma. Ciekawe, czy NPC będą tu przychodzić tak samo jak w Dark Soulsach czy Demon Soulsach. Zobaczymy. W sumie mamy 800 dusz, chyba byśmy zmarnowali te dusze, gdybyśmy nic nie kupili. Więc zdobądź przedmioty i... O, koktajl Mołotowa, znak... Obudź się bez utraty tętnień krwi. O, czyli coś, co było w Dark Soulsach, tylko tam było pod postacią pierścienia, więc bardzo ciekawy motyw. Klucz do bramy na okrągły plac przy architekatedrze. O, 10 tysięcy kosztuje aż. Więc raczej na razie nas nie czeka kupno tego. No i chyba nic więcej tu nie znajdziemy. To jest ten, w którym zaczęliśmy, tak? Tak mi się wydaje. I w sumie powinno nam teraz starczyć na ostre koktajle? Myślę, że mogę. No, już mnie stać, więc... no te ostre koktajle, no to chyba po prostu damage dla przeciwników, więc... Wydaje mi się, że mogę to na luzie sprzedać sobie i no... Siła leci do przodu. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. A my wracamy do
Wielkiego mostu. Brakuje mi backstabów. Brakuje mi backstabów bardzo, bardzo mocno. Bo to było coś, co robiłem zawsze praktycznie, backstaby, gdy tylko była jakaś mała możliwość na to w Dark Soulsach. A tu wygląda, że czegoś takiego nie ma. I dwie fiolki z krwią wędrują do naszego ekwipunku. I jak mówiłem, będę teraz szedł w miarę po prostu po lewej ścianie, tak? Coś tam słyszałem. I to nie raczej, to raczej nie były wilkołaki. O, tu nic nie było, prawda? Poza tymi dwoma, tak mi się wydaje, więc na pewno mogę iść tu. Tu raczej wszystkiego nie zwiedziłem jeszcze, raczej. Ktoś... Piesku, piesku, piesku. Piesku, 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 no. Jeszcze jeden. Tu nie było mnie. Tu chyba całkowicie mnie nie było. Dobra. Zabij tego. Ciekawe, czy one mogą się uwolnić jakoś. Ile to mi expa w ogóle daje? 40, no. 200 expa za taką przebieżkę tutaj to nie ma sensu raczej. Bawić się w grindowanie w ten sposób. A, zły zasięg. Na szczęście pieski mają mało HP, więc... Przynajmniej tyle i troszeczkę expa nam dojdzie. Taka trójka... Wydaje mi się, że oznacza, że to jest po prostu poziomu trzeciego. Ale nie wiem. Użyj, aby zdobyć krew. No tak. No tak. Dobra, tu mnie zdecydowanie nie było, więc idziemy no w dobrą drogę na pewno, w dobrą stronę, tak? Bo chcemy zwiedzić wszystko, co się da. Tutaj wkraczamy na jakąś dzielnicę po prostu pełną psów. Na co ty strzelasz? Znaczy, możliwe, że w domu są jacyś ludzie po prostu. No? Niekoniecznie. Wpuścisz? Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Mam tylko opcję, nie? Czemu mam tylko i wyłącznie opcję, nie? Czuję się źle. Czyli jakbym miał wybór, to pewnie wziąłbym... Znaczy, nie wiem, 50 na 50 w sumie jest, bo nie mam wyboru, więc... Ciężko mi stwierdzić, ale no dziwne. Dziwne, że nie ma tutaj wyboru żadnego. O. Co za przyjemny skrót, z którego jeszcze nie skorzystam, ale... Ale w przyszłości na pewno. Dobra, tu są te... Ci przeciwnicy z moczarów, tak? Bardzo dobrze ich znamy, już. Au. Przynajmniej troszeczkę życia odzyskaliśmy. I fiolki z krwią dwie do przodu, więc... Jak na razie to jest żaden problem, jeśli chodzi o fiolki. Mam nadzieję, że później... A częstotliwość właśnie wypadania tych fiolek się nie zmniejszy jakoś strasznie. Dobra, tam mogliśmy chyba tylko spaść tu. Chociaż nie wiem. Zrobiłbym backstaba jakiegoś, ale no chyba nie da się. No, raczej nie ma nawet takiej opcji tu. No cześć. Ktoś jeszcze rzuca nam tu, strzela i w ogóle. O. Jeszcze dwie fiolki do przodu, ładnie. Wrócę się mimo wszystko i zobaczę, gdzie można tam było zeskoczyć. To jest tutaj, po prostu. Dosyć wysoko, tak? Więc... Zobaczymy, gdzie tu zeskoczymy. Po prostu na wyższy poziom. Ja teraz nic nie widzę, bo mam okno koło siebie. Jesteśmy teraz w jakiejś katedrze, nie wiem, ale przed nami jeszcze więcej... krwi zebranych. Nie wiem, czy w skrzynkach jakieś itemy mogą być, tak jak w Dark Soulsach. Chociaż w Dark Soulsach powiedzmy, że były... nawet jak były w skrzynkach, to zwykle i tak były widoczne, gdy... jeszcze się zanim rozwaliło te skrzynki. Nie mam pojęcia, jak może być tutaj. O, jakieś przejście ciekawe. Ale na razie zebrałbym tutaj... Tak to może się nie bawimy, co? Ej!
No to super. No to super. Super, super, super. Sobie wymyślili przebieżkę. Gdzie ja jestem? Ja chcę stąd wyjść. To nie są chyba te kanały, które już znamy. A może? Znaczy na pewno są ze sobą połączone te miejsca, w których już byliśmy. Z tym... No tu chyba wtedy spadliśmy. Ej, nie ogarniam. Wejdźmy tu na górę, zobaczmy gdzie się dostaniemy. Słyszę znowu jakieś krzyki. Fuck you! Fuck you wszyscy! Dobra, jestem w tym kościele teraz, na jakimś innym piętrze po prostu. Znaczy to wygląda trochę jak kościół. Nie. Ja chcę stąd uciec, ja chcę stąd uciec. Użyj jednej fiolki. Siema. Weź to. Ja chcę podejść do tego pomieszczenia z innej pozycji, bo jak się rzuca na mnie od razu 500 przeciwników, to... To ja tego nie zrobię. No właśnie, jesteśmy już tu, gdzie być chciałem. Okej. Ktoś nas goni? Zobaczmy. Dobra, jeden nas goni. To dobrze. Bo łatwiej będzie mi go zabić. Teraz unik. Dobra, rzuć się na niego i... On bardzo dużo fiolek wyrzuca, więc no... Czemu się pokłoniłeś schodom? Czy mój bohater jest nienormalny? Niewykluczone. Jak byłbym łowcą, też bym mógł być nienormalny. Strzeż się, człowieku, bestia. Jasne. Teraz martwi mnie tylko gość, który we mnie strzela. I nie do końca wiem nawet skąd. Dobra, ja na razie wyjdę stąd, bo to miejsce wygląda interesująco bardzo. Okej, tu nic nie ma. Tylko, że fajnie, że nie mogę stąd wyjść teraz. Super. Najlepiej. Ej! Serio? O, okej. Było boczne przejście. Dobra, no zobaczmy, co tu nas czeka. Jakiś NPC. Tak jest. Oh. A hunter, are you? No. And an outsider. No. What a mess you've been caught up in. No. Here. To welcome the new hunter. Dziękuję. Znak odważnego traficiela. 4. Yourself. There are no humans left. Nie został żaden człowiek? Przecież rozmawiałem z ludźmi. Still link, what's wrong? No. O, dostałem. What are you still doing here? Jak to nazwać? Nie wiem. Enough. Dobra, spoko. Dostałem... O, nie, zły przycisk. O, przełącz? Co to jest? Skutki osobiste. Myślałem, że właśnie tutaj się używa takich rzeczy. Jak to się w Dark Soulsach robiło, no bo chyba to coś takiego dostałem. Troszkę nie ogarniam, co się właśnie dzieje. No coś dostałem, tak? To wyglądało jak właśnie taka animacja, coś jak z Dark Soulsów, tak? Nie rozumiem. Dobra, na razie nie podchodźmy tam. Tu jest jakiś... No właśnie to wygląda jak jakiś przedmiot. Tylko tam mi z dołu strzelają. Okej. Tylko szkoda, że znowu spadłem. Włócznia piły, wow. Jakiś item fajny może. Zabij tego, ulecz się. Ohohohoho. Cały czas żyje. Cały czas żyje. Ledwo. Ale cały czas żyje. Dobra, czy to jest bezpieczne miejsce na walkę z wami? Dwa zabite. Nie możecie przejść. Jaka szkoda. Jak mi przykro. Jak mi przykro po prostu, szczurki. Nie wiecie nawet. No i co? Szczurki zabite.
pamiętajmy, żeby teraz się postarać to życie wykorzystać, tak? I nie zginąć, bo jak zginiemy, no to wszystko zaczynamy od nowa. Zwiedzanie danej lokacji w praktyce. Oczywiście ze znajomością przeciwników i znajomością lokacji, tak? Ale jednak od nowa. Wiedza szaleńca, tak? Czy to tak się nazywało? Wiedza szaleńca. Czaszka oświecenia, aż się użyj, by zyskać wgląd. Ciekawe. Tu jest chyba to miejsce właśnie... z tymi topielcami. Tak jest, tu jest tych topielców mnóstwo. Jest wejście na górę właśnie tutaj. Tak, 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 wiem gdzie jestem. Więc te kanały na pewno jeszcze będzie trzeba zwiedzić w przyszłości. Ale teraz czas na właśnie odwiedzenie jeszcze, no zwiedzenie tego kościoła, że tak to nazwę, tak troszkę wygląda. Śmieciu. Głupi. No to co? Oni tu w nas strzelają. Więc na początek zwiedzę sobie właśnie tą lokację. Idąc cały czas, będąc właśnie w ruchu, żeby nas nie trafili. Okej, okay, udało się... A, za pomocą A robię takie animacje różne, tak? Nie, tam po... Jakie to jest dziwne. Obaj tu strzelacie, tak? Ja. Raz, dwa, trzy. Spoko. Troszkę cool, oczywiście, ty pewnie też, dokładnie. No w końcu strzelcy, to oczywiście zrzucają nam kule. Wrony, które już wiemy, że nie są trudne. Chyba, że w dużych ilościach. Jak na przykład takich. Ale i tak jakoś sprawnie poszło. O, ta już się chciała tutaj schować i wyskoczyć nam na plecy. Na szczęście byłem szybszy. I tu jest to miejsce z tymi topielcami, tak? Po prostu. Więc... Tak, 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 to jest dokładnie to miejsce, które już znamy. O! Urna z olejem, razy dwa, ładnie. Czy tu coś mamy? Myślę, że jest tu jakieś tajne przejście, ale nie tym razem. Serio, nie przepuścicie mnie. O, coś tam jest, ale... W tej chwili jeszcze skakał, po to nie będę raczej. Szczególnie, że nie wiem co to jest. Znaczy, no nigdy nie wiadomo co to jest. Każdy item wygląda tak samo, tak? Jest po prostu świecącą się kulką, o której nie mamy pojęcia, tak? No ale na razie, jak mówiłem, to co chcę zrobić, to zwiedzić w całości... to miejsce, tak? A potem dopiero zajmować się innymi rzeczami. Więc... Jest tu strasznie ciemno. Jest mnóstwo tych przeciwników. No ten na przykład jest bardzo łatwy do pokonania. I bardzo często wyrzuca kulę. To jest maszynka, z której nie można skorzystać niestety. O, żadnych itemów więcej? Szkoda. Zabijmy jeszcze drugiego gościa, który no po drugiej stronie tu się czyhał. Hej? Hej? No co tam? Mogę ci tak jakoś zrobić? Mogę. Jak miło. No co ty chcesz tu? Coś mi dasz? Dwie fiolki, dziękuję bardzo za twą... szczodrość. Szczodrość? No chyba szczodrość. No i teraz jeszcze mamy tam na górze jednego trupa, tak? Który ma jakiś item za sobą. Więc wypadałoby go również rozwalić. Więc... Coś takiego. No i przedmiot spadł tam na dół. O, odłamek krwawego kamienia, więc no, dosyć ważny item. No a my? Co? Zalokuj się na kimś innym. Dobra. Zobaczymy, czy można z wami bezpiecznie tu walczyć. Weź na pewno dalszy zasięg. Nice. No, oni to już są... No, nie jest problem żaden. Boję się, że ten syf rozwala mi broń. Jak to było w części pierwszej. Au. Zaraz zobaczę, jak stoimy z wytrzymałością broni. Przed chwilą było coś w okolicach 180-190.
Tak mi się kojarzy, więc jak tylko ich zabiję, to sprawdzę sobie. O, fiolka, ładnie. Zginiesz? Prawie. Okej. No i ty. Jakie te dzwony są straszne w tej grze. Wszyscy? Chyba wszyscy. Jest jeszcze jedna fiolka z krwią i... I jeszcze jedna fiolka. Zobaczmy wytrzymałość w tej chwili naszej broni. Rozpruwacz. No jest 177, więc możliwe, że te żygi właśnie ich troszkę tej wytrzymałości zbiły, ale możliwe, że była to po prostu walka, tak? I to, że broni używaliśmy, tak? Więc no nie wiem, jak to działa. Z czasem się oczywiście będziemy przekonywać o takich rzeczach, ale tutaj nas nie było. Więc teraz będziemy zwiedzać właśnie to miejsce. Uciekaj, uciekaj, bo zaraz zginiesz. Dobra, dwie fiolki mogę użyć, z nich bardzo często wypadają, więc tym bardziej. Czy wy tu nie przesadzacie? Czy wy tu nie przesadzacie z tym, co robicie? No zginęli, tak? Ale pamiętajmy, że nad głową cały czas mieliśmy pułapkę. Nie wiem, czy oni zamierzają spaść w końcu. No prawie to go zabiło. Raz. A, bo to wrony są. To tylko wrony. Dlatego się tak przyczaiły, żeby nam tu skoczyć na głowę w taki sposób, no. Bo to by nie miało sensu, gdyby to byli właśnie ci topielce. Tak początkowo myślałem, że to ci topielce tam na górze, ale jakby tam się mieli dostać, co? Z góry skoczyć? No chyba nie. No chyba nie. Jakaś pułapka tu? Nie? Ukryte przejście. Nie? Dobra, tam trzeba zajrzeć na pewno. Cofaj. Troszkę tego życia jeszcze odzyskać, no. To, żem odzyskał, tylko więcej straciłem. A coś już nie chcą tych fiolek tutaj dropić dla nas. No, raz i dobijamy. Serio? Nic? Serio? No coś tacy się zrobili skąpi strasznie ostatnio. Po śmierci nawet nie chcą nam z nami się podzielić. Mam nadzieję, że sam tu jesteś. Okej. Odłamek krwawego kamienia, pięknie. A już kolejną broń, czyli ten młotek sobie na pewno ulepszę, gdy będę miał taką okazję. Czy w dobrą stronę idę? Tak jest, w dobrą stronę idę, was już zabiłem. Wy tu żyjecie? Nie. Wy tu nie żyjecie. Znowu ptaszki są na górze. Więc po jednym strzale w nie. I teraz po jednym ataku, żeby dobić. Nice. Mam nadzieję, że się nie zapadnę tutaj nigdzie. Bo właśnie... Byk. Znaczy dzik. Straszny jest. Dobra, coś tu dla nas? Skoczy mu na głowę w ogóle, jak tylko za wysoko chyba, żeby skoczyć na głowę. Jakiś skrót by tu odblokować było fajnie. Gdzie ja jestem? Ej, byłem tu już. Co to za miejsce? No bo ten pies jest zabity, tak jakbym już go zabił. Może na górze byłem? Możliwe. Mamy windę tu. No ja się jednak wrócę na spotkanie z... Nie wiem. Tam coś widzę. Tam widzę kulę. Chciałbym, żeby ona zaczęła lecieć. Ale ona nie chce lecieć. Leci, leci, leci! Jak pięknie. Mam nadzieję, że wszystkich to zgniotło. Poza tym jednym. Ciekawe, czy kula mogła zabić dzika. Ale chyba nie zabiła dzika. O, szkoda. Może zabiła, może nie. Kim ty jesteś? Ty jesteś chyba gościem, którego już dobrze znamy i się nie boimy raczej.
Tak? No jakbym tej kuli nie zauważył, to bez wątpienia byłoby po mnie. Tak, to ty. Dobra. Uciekaj. Dobra. Nie, 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 nie. Zginąć teraz nie mogę. Dobić cię tylko. Jedno uderzenie. Okej. Okay. A tarczownik, no to... Taka seria i... Nie żyje. Ty mi coś powinieneś wyrzucić właśnie. Dwie fiolki. Jak zwykle prawie. No i oczekuję, że tu czeka mnie jakiś skrót fajny. I że potem to ja będę tą kulę mógł popychać, zabijając tego przeciwnika tutaj. Dobra. No wy jesteście dosyć mocni. A, nawet nie trafiłem tu. Wyskocz, nice. Tego się bałem! Tego się bałem tak bardzo. Teraz znaleźć drogę do tego miejsca. Jest nasze życie. Nie no, was muszę pokonać, was muszę pokonać. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile mamy dusz? 4000, to jest dużo. To jest bardzo dużo. Goni mnie. Gonią mnie. Bardzo mnie gonią. Bardzo mnie gonią. Za bardzo mnie gonią. Dobra, uciekaj. Bierz potkę. No i... Dwóch naraz by złapać fajnie. Dobra, właśnie o to chodziło. Dobra, odzyskaj życie. Czemu wy żyjecie ciągle? Dobra, użyję jednej potki mimo wszystko. No i czemu ty? No, okej. Okay. Ważne, że zabici i ważne, że dali nam troszkę potek. Dwie, czyli no... Chyba tyle, ile straciłem na nich. Więc spoko. Spoko, spoko. Oni zabici, więc mogę na spokojnie tutaj zobaczyć. Znak odważnego tropiciela. No to jest to, co chroni naszą krew, tak? No ale czy chce to... No, raczej nie. Szaleniec przed tobą, 62 oceny. Strzeż się tropi... Boss. Będę musiał go zabić, żeby te 4000 dusz nie stracić. I zawsze tu dobiegać. O nie. No co jak co, ale cutscenki w Soulsach czy tutaj. Oj, to jest poziom niesamowity. Beasts all over the shop. Ty nie jesteś bestią. You'll be one of them. Sooner or later. Ale ty tego nie czyń. Nie rób ze mnie bestii. Nie rób tego. Nie chcesz tego. Ojciec Gazgojcz. Nie mogę teraz ekwipunku też zmienić nawet. Dobra. Jak już przynajmniej łatwiej sparować tu. God damn it. Nie. Spieprzyłem. Bo ogłuszyłem go. Tak. Też tak będziesz, co? To twoja śmierć. Dobra. Okej. Nie bolało? Czemu to ciebie nie boli? Kolego. Łatwo się ciebie parowało.
I mógłbym ciebie zabić w taki sposób. Szkoda, że już nie mam amunicji. Dobra. Nie za długie to twoje combo. No. Okej. Po tym jak strzela, można go zawsze bić. Dobra. Trzeba to zrobić. No. Nice. Wiem, że tak się grać nie powinno. Co? Jest wilkołakiem. Jest wilkołakiem. Jakieś ammo może. Dobra, trafiony. Nie. Tak nie robimy, tak nie robimy. Dobra. Powaliło cię. Powaliło go, no powaliło go. Po prostu. Co? 4000 dusz poszło się walić. To będzie ryzykowne, ale no muszę użyć windy, zobaczyć gdzie mnie ona zaprowadzi. Mam nadzieję, że na górę lecimy, dobra, to jest plus. To jest plus. Jesteśmy... koło tych dwóch typów, spoko. To będzie duży skrót. Oj, to będzie ogromny skrót. Niechcący czegoś użyłem i mam teraz plus 5 czegoś. Ale nie mam pojęcia, co ja kliknąłem. Ale tak, mamy mało ammo. Znaczy, mógłbym teraz wrócić kupić ammo za te 500 sztuk ammo. Znaczy, za te 500 sztuk krwi, tak? Ale... o, na razie no to my musimy... no, spróbujemy jeszcze raz w takim stanie zawalczyć. I nie żyjesz, spoko. Mamy 6 fiolek i 3 ammo. No właśnie ammo to jest najgorszy ból. Fiolek nam wystarczyć powinno, tylko ammo. Ammo? Nie masz ammo, no nie masz niestety. No i walka z bossem jest już tutaj. Walczyć z wami? Nie, jakbyście mnie zabili, to by był smutek straszny. O. To nie będzie łatwe. No ale druga próba przed nami. Znowu nie sprawdziłem sobie ekwipunku. Dobra. Jak ani razu nie trafię, to będzie smutek. No cóż. A, jeszcze mam trzy skądś. Okej, ważne, że trafiony. Dobra, już kończą nam się potki. No. Jest raz. To cię boli na szczęście. Jeszcze mam czas na jeden atak potem. I ostatnie. Nie siadło. Nie siadło. Przeżyj to. I teraz jakoś tu z nim znaleźć miejsce do walki. No. Raz. Fuck. Nie. A, on też przywalił niestety. Fuck. No umieramy już. Umieramy.
Uff. Ja teraz chcę znaleźć swoje dusze. Chcę znaleźć dusze. Gdzie moje dusze? Halo. Halo. Moje 4000 dusz. Moje 4000 dusz. Bym chciał z powrotem. Halo. Dusze. Gdzie jesteście? Są. Jakbym mógł tu użyć jakiegoś przedmiotu, żeby uciec po prostu. To by było fajne. No bo teraz to już po nas. Teraz to już po nas. No chyba, że nie zacznę grać dobrze w tą grę. Dobra, bij go. No a nie zacznę grać dobrze. O, zacynałowy. Tak. 5000 dusz teraz tam leży. Ej, tak to zrobię. Obudź się bez utraty, tętnij życia. Zjem sobie to przed walką z bossem. Znajdę te tętnienia i nawet jak zginę, to przeżyję, tak? To jest dobry motyw, to jest bardzo dobry motyw. I modlę się o to po prostu, żeby... czy chcesz się... Nie. Okej, czyli tego to muszę użyć w czasie walki dopiero. A to nie jest fajnie. A to nie jest fajnie. Dobra, bierz ten... Bierz otoczaka. Nie otoczaka, urnę. O, może po prostu by uciec z tej walki tak od razu. Dobra, my... Serio? Jest. Chyba uciekam. Won! Mogę? Fuck! Dobra. Na pewno to, co najpierw musimy zrobić, to dobić tu do 16 poziomu siły. Tak jest. Na kolejne i tak już nas nie stać. Teraz w drugiej kolejności no to zakładamy oczywiście naszą nową broń, która jest no chyba lepsza we wszystkim. Zdecydowanie. Jest po prostu, nie skaluje się ze zręcznością, dlatego coś tam na czerwono było. Teraz mogę sobie chyba sprzeduć jak to wygląda w ogóle? Coś takiego? Albo coś takiego. Nice. Cały czas chyba zachowam sobie pozostałe dwa. Bo to kosztuje no 500, to nie jest dużo, tak? A zawsze może się nam jednak w przyszłości przydać. No i tego byśmy użyli z chęcią. To nam da jakieś pewnie 2000 dusz. Ale na razie idziemy ulepszyć sobie właśnie nasz młotek nowy. W kuźni. Nie, tu jest składzik. O, tu jest warsztat. Kuźnia. Napraw broń. Nie chcę w sumie jej na razie naprawiać. Jest w niezłym stanie. Wzmocnij. Mieczomłot za pomocą... w sumie nie wiem. Skoro mogę, to będę go ulepszał na razie. I teraz potrzebuję 8 kawałków i... I dwa co? 0 na 2. Nie wiem co 0 na 2. Czy mogę coś jeszcze z tur zrobić? 01, 02, nie wiem co to znaczy. W każdym razie on się teraz bardzo fajnie skaluje i... No to może być potężna naprawdę broń. Tylko co to 02, 02? Nie wiem. Z hajsem stoimy cały czas nieźle. Możemy naprawić tą broń, której naprawiać nie chcemy. Teraz użyjmy sobie... potrzebujemy 2600. Na tyle myślę na spokojnie uda nam się uzbierać. 1000. No te pojedyncze dają chyba 500. Jeśli dają mniej, to nie fajnie. 350, okej. Okay. Jeszcze jedno i... będziemy mogli jeden poziom sobie ulepszyć. Pytanie właśnie, w co się teraz ulepszać?
przepływ. Very well, let... witalność, wytrzymałość brzmi kusząco, tak? Wytrzymałość o jeden punkt na razie. Po prostu. No on już, ona już niczego nowego nam nie mówi. I wracamy do centralnego Jarham. Na kolejną próbę zabicia bossa. Dobra, ty już lecisz od razu. Traf tym. Dobra, i teraz... Chodź tu. Tak. No nic go nie wysadziło to. Dobra. Coś takiego. Urny sobie na razie odpuścimy na pewno. Mogę użyć tego raz. Spoko, zadziałało. Dobra. Nie wyszło. No nie wyszło, no. Jest? Nie ma. Czemu? Czemu to nie siadło? Gdyby nie ten wybuch. No po prostu zniszczył. Nie. 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 A ja tu jeszcze chcę zobaczyć, co jest na dole. Bo tu mnie chyba nie było nigdy. A z chęcią bym się przekonał, tak? Nowe miejsce trzeba poznać. I 1000 już szybko można tu expić. Jeśli chciałoby się grać w tą grę w taki sposób, że się expi. O. Tutaj jestem. Ohohoho. Nice! Nice! Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak proste. Odznaka piły tropiciela. Czy to po prostu odznaka innego tropiciela? No to co? Tego się nie spodziewałeś? Jak się tym młotem walczy, to jest młot dwuręczny i przez to się nie da w tej chwili bronią strzelać. Tak odkryłem. Spostrzegawczo. Fuck. Nie. W najgorszy sposób po prostu umieram. To jest najgorsze. Czy ginę przez takie zacięcie się na plecach. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. No i utknąłem, no i gówno. Na szczęście jakoś jeszcze żyje. Serio, serio, tak to się kończy. Tak smutno się to kończy. Na pewno życia mam wystarczająco, żeby to zrobić, byle się właśnie nie blokować. Nie popełniać głupich błędów. No, no to jest po prostu złe. To jest po prostu smutne, jak to działa. Albo nie działa, zależy jak na to patrzeć. No witaj. No witaj. No co tam? No jak się bawisz? No jak się bawisz, co? Fajnie? Fajnie się tak gra? Nie wydaje mi się. Ale wiesz, twój wybór. Twój wybór, kolego. To nie ja o tym zadecydowałem. Wiedz, że to wszystko twój pieprzony wybór. Spokojnie. Bez agresji. Bez agresji, mój przyjacielu.
Agresja to wróg każdego łowcy. A ty łowcą też kiedyś byłeś. Lecz się. Nice. Znaczy nie nice. Właśnie. Tak, tak, tak. Nie, 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 nie. Chodź tu. Klucz do grobowca. Odona, ojciec Gascoigne. Uff. To nie było najłatwiejsze na świecie. Oj nie. Ile mam dusz? Nie tak dużo, no 6000 tylko. Sporo, no więcej chyba nie mieliśmy nigdy. No ale i tak nie jest to wynik kosmiczny. No i teraz znalezienie tych wszystkich drzwi to będzie masakra. Znaczy mam nadzieję, że te ogrody czy cokolwiek będzie już tutaj gdzieś. Zapal lampę. O tak, o tak. Lampa zapalona. Czy są tu jakieś przejścia właśnie, których szukamy? No tu nie wejdę raczej na pewno. Tylko trzeba tymi schodami. Oj, to było takie trudne. Ale w końcu się udało. Znaczy to nie było właśnie trudne, tak? To była zdecydowanie chyba łatwiejsza walka niż ta pierwsza. No tylko blokować się zawsze musiałem w dziwnych miejscach. No i nie siadało mi to parowanie całe. Strasznie. Czerwona broszka. Ciekawe, czy mogę to założyć. Ekwipunek. Ekwipunek. Nie, broszka jest takim itemem. Użyj go, by uzyskać krople krwawego klejnotu, wzmacniającą broń. Chyba mogę tego po prostu użyć, jak będę potrzebował tego, ale nie wiem, nie chcę ryzykować na razie. Tu nie mogę wejść, niestety. Gdzie te schody? Tu są te schody. Mam nadzieję, że tego klucza do ogrodów Edona, czy gdziekolwiek, będę mógł użyć już tutaj, bo mam te trzy itemy, tak? Znaczy, no, musi być to tu. Otwórz bramę. Dokładnie. Zanim jeszcze tu pójdę, to zobaczę oczywiście, no co jest po tej stronie. Aha, jest to. Jakaś notatka, jakieś groby. To nie była łatwa walka. Nie wiem, co to są te oczy właśnie. To mnie martwi strasznie. Próbuję jakoś tego użyć. Wiem, że to nie jest najlepszy moment, żeby tego użyć. Ale... No, pochodnie wyjąłem. Spoko. Aha, używa się tego strzałką do góry chyba. Zebrało mi to połowę życia. Może jestem mocniejszy? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to zrobiło. Użyłem tego strzałką do góry. Będę musiał się dowiedzieć koniecznie, co to robi. Mam plus 5. Właśnie wcześniej też niechcący tego użyłem. Nie wiedziałem wtedy czym. I nie wiedziałem czego. I nie wiem, czy teraz tego oka użyłem, czy czego. Nie mam pojęcia. Serio. No ale wiecie, zawsze tak jest w Soulsach. Pająk z Bündwald strzeże różnych rytuałów. Straszna szkoda. Aż głowa... Trzęsie mi się nieopanowana. Strasznie ciężko się czyta te rzeczy w tej grze.
Skrzynka. Pierwsza skrzynka na naszej przygodzie w Bloodborne. Narzędzie kuźni do krwawych klejnotów. Ciekawe. Jakaś cutscenka. Nie wiem, co się dzieje, ale jesteśmy w kościele, bichu dzwony na nasze przyjście. Wygląda na to, że pierwsza lokacja zakończona, rewir katedralny. To nie jest walka z bossem, co? Od razu oczywiście wszystko niszczyć musimy. Rozmawiaj. Hmm? Oh, you must be a hunter. Very sorry. The incense must have masked your sin. Good, good. I've been waiting for one of your ilk. These hunts have everyone all locked up inside, waiting for it to end. It always does, always has, you know, since forever. But it won't end nicely, not this time. Even some folks hiding inside are going by it. The screams of women folk, the stench of blood, the snarls of beasts, none of them's too uncommon now. Yarnum's done for, I tell ya. But if you spot anyone with their wits about them, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. The incense wards off the beasts. Spread the word. Tell them to come on over. If you wouldn't mind. Okej, okay. Zaraz poszukamy naszej znajomej starej. Chociaż nie chce mi się łazić. Znaczy, nie pamiętam, gdzie to było. Jasne. Nie pamiętam, gdzie tam ta kobieta była do końca. Kojarzy mi się, że tam koło psów. No, możliwe, że tam. Dobra. Żałość, starszy. O, tu nic nie ma. Tu również nic nie ma. Cofnijmy się jeszcze, rozejrzyjmy tutaj. Zapalmy lampę, oczywiście. Jasne. Jeszcze nie wracajmy, na pewno. Chociaż to wydaje się jak po prostu koniec tej lokacji. Dobra. Szkoda, że nie można się teleportować przy tej lampie. Wiecie, z jednej lampy do innej. Tak to niestety nie działa w tej grze. A straszna szkoda właśnie. Zamknięte. Tu mamy jakieś przejście na zewnątrz. Nie tędy przyszliśmy na pewno. I tu mamy jeszcze jedno przejście. Wyjście. O, czyli to jeszcze nie jest koniec tej lokacji najwyraźniej. Ja jeszcze tu się rozejrzę. Cześć! To widzimy się kiedy indziej? Było miło poznać? Mam nadzieję, że tu nie wejdziesz. Spróbowałbym go raz zaatakować, ale się boję. Okej, to go boli. Mnie też. Ciekawe. Co za typ dziwaczny. Gdzie on się schował w ogóle tutaj? Tu mamy jakieś... A, wrony. Spoko. Dwa hity jak zwykle. No to wrony chyba też mogę zabić. Jasne. No, złapała jeszcze. Okej, okay. Nawet coś wyrzuciła. Oto czeka jednego. Wiedza szaleńca. Trzeba w końcu dowiedzieć się, czym to jest. Na górę nie chcę na razie iść, bo to wygląda naprawdę na niebezpieczne miejsce. Chcę jeszcze zobaczyć, co jest tutaj po prawej stronie. Dobra, to jest taka kolejna dosyć duża lokacja, znaczy kolejne lokacje nawet bym powiedział. Nie!
A, prawie bym niechcący użył tej mocy fajnej. Znaczy tego dziwnego czegoś. Dobra, ty tu nie wchodzisz. O. Mało ci to robi. Ale wygląda na to, że po prostu niektórzy przeciwnicy są podatni na broń kłutą, niektórzy właśnie na broń obuchową, czy jakkolwiek nazwać właśnie młoty i tego typu rzeczy. Au. No spoko. Dał mi kilka kul. Chcę się jeszcze rozejrzeć tak po prostu tutaj, ale boję się, że w każdej chwili coś mi może tu wyskoczyć. Najgorsze boss jakiś by był. 6 fiolek? Oj, to może wnioskować o czymś złym, dobra. Tego na razie nie zwiedzamy na pewno. Wracamy się do naszej startowej lokacji oczywiście. O, i zakończymy zaraz sobie odcinek, jeszcze rozdamy punkty, jakieś takie sprawy organizacyjne. Czy już się kolejna lokacja odblokowała? Nawet mi nie wyświetla teraz nic. Brak miejsca do przebudzenia. Okej. Rozmawiaj. Oh. Well, I must. What is it you do? Jakie mam pragnienia? Very, let me. No właśnie, mamy tylko stać nas tylko na 2 ulepszenia. Więc. No to tajemnica mnie ciekawi. Odkrycie i fizyczna obrona. O, dajmy jeden punkt tutaj może, albo witalność. No witalność to nam daje naprawdę dużo. No 21, tak? Dużo, niedużo. No to 21 to już 23. Dajmy jeden punkt wytrzymałości i jeden... czego? Dajmy 2 punkty wytrzymałości. No, niech tak będzie. Albo nie. Jeden wytrzymałości, jeden witalności. Zobaczmy jeszcze. O, a to co to? Farewell, good mate. Zużyj wgląd i zabij w dzwon przywołania, aby skorzystać z pomocy tropicieli z innych światów. Uciszający ślepek kończy takie formy współpracy. Gdzie to jest? Wiedza szaleńca, czaszka użyj, by zyskać wgląd. Zużyj wgląd, by wezwać pomoc z innych światów. Znaczy, wiecie, to jest kwestia koopa oczywiście, ale ciekawi mnie, jak to do końca działa. A tym to kończymy, tak? Ciekawe. Więc tutaj się pożegnamy w tym odcinku, dzięki za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Bloodborne. Do zobaczenia i cześć!